Hej, moi drodzy, niedzielny z tej strony, witam was serdecznie, moi drodzy, w Ostrif, nareszcie. Już myślałem, że się nie doczekam tego kolejnego patcha. Jest czwarty patch, a wraz z nim, oczywiście z poprawą pewnych błędów, trochę nowości. Jest też nowy budynek produkcyjny. Jest nim produkcyjny, może niekoniecznie produkcyjny, źle powiedziałem. Będzie tu, w Trade and Transport. Jest warehouse, mamy, gdzie możemy przechowywać niejedzeniowo rzeczy, czyli pewnie ciuchy i takie tam rzeczy jak gwoździe, i tu go myślę postawimy. Tak sobie to wymyśliłem, moi drodzy. A co? Będziemy od razu stawiać to, co nam tutaj nowego twórca dał, to że to od razu to wykorzystamy. Nieważne, to i tak te budynki nie są tak prosto, ale jest jeszcze kolejna rzecz ciekawa. Zobaczcie, mamy hair options i mamy teraz tak, możemy zatrudniać i kobiety, i mężczyzny, albo mężczyzn, i wybierać sobie między tym, czy tak chcemy, kogo chcemy mieć. Czyli możemy trochę sterować bardziej populacją tam, tutaj, kto pracuje. I jeszcze jest jedna rzecz, możemy obniżać albo podnosić odrobinę pensję. Też jest to fajne, aczkolwiek nie do końca podoba mi się ten procent. Bo teraz będę musiał za każdym razem zastanawiać się, ile to będzie. Jak ogólnie zarabiają tyle, nie? To ile to, jak zmienimy o 5%, to ile to wyjdzie? Takie trochę dla mnie. Ja wiem, że to w mechanice gry jest pewnie wygodne, ale może by było fajnie zrobić coś takiego, że skoro mamy ten procent tu zaszyty, to żeby pokazywał gdzieś w nawiasie, ile to będzie normalnej gotóweczki tutaj. Ale już w jaki sposób możemy wpływać na nasze zarobki i na to, kto gdzie pracuje. To jest fajne. To mi się bardzo podoba. Możemy wyłączyć na przykład kobiety, żeby gdzieś nie pracowały, albo odwrotnie, mężczyzn, żeby pracowały kobiety, jak mamy więcej niepracujących kobiet i tak dalej. I coś pokombinować. Dodatkowo, na przykład tak jak tu, nie wiem, czy dla innych budowli, chyba nie. Ale tutaj te hej, to co zbiera nam sianko, gdzie można go zbierać, jest w końcu mniej wrażliwe na, że tak powiem, tak jak widzicie, krzywość terenu. Można to stawiać naprawdę na tych takich bardzo spadzistych stokach i nie burzy się, że tak wtedy, że uneven terrain. Także my to powstawiamy już, żeby było na przyszłość. Myślałem też sobie nad tym, żeby to oczywiście budujemy dalsze mieszkania, ale no jak widzicie, jeszcze brakuje nam, muszę wyciąć drewienka. Tutaj dodałem dwóch panów dodatkowo. Niech tną, ile wlezie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że w końcu wytną to drzewo akurat, które mi zależy. Plus kolejnych 12 tu i 11 tu. Nie będziemy też czekać do końca. Myślę, że tutaj pobuduję po tej stronie kolejne domostwa, bo tak jak radziliście, warto mieć tych ludzi więcej. Nawet jak nie ma czasem dla nich pracy, to praca też potem szybciej się zbuduje, niż tak jak tu czekać. No to aż pojawią się łaskawie kolejni mieszkańcy. No dobrze, to co? Dorzucimy tu jakąś chałupinkę, bo tamta się tak budują powoli. Coś tak. Chyba byśmy chcieli, żeby to był taki prosty domek. On to tak pod skosem nam się jakoś tworzy. Ta zagroda szczególnie, bo domek to jest okej. Nie przypiął, nie odjął. No dobra, wrzucimy tak. Jak już inaczej nie pozwala, to nie będziemy kombinować. Tu kolejny budynek. I co? I teraz tak. A, mówiliście jeszcze. I bardzo dobrze mówiliście. Studnie. Oczywiście, jedną studzienkę walniemy tu, żeby ci tutaj mieli blisko. Bo stąd to dosyć daleko. Nawet się zastanawiam, czy tu gdzieś nie wrzucimy kolejnych studzienek. Bo mimo wszystko, wydaje mi się, że to powinno być. I po tej stronie, tu w tym miejscu też powinno być. Bo ci ludzie mają naprawdę dosyć daleko. To jest ok. I jeszcze jedną, to zbudujemy tu. To jest dosyć szeroka droga, która i tak jest niewykorzystana. Myślę, że spokojnie będziemy mogli tu zrobić taki maleńki skwerek, trochę powiększyć to miejsce, żeby w razie czego coś tu dorzucić. Może jakiś warehouse jeszcze kolejny, albo no tu mamy sklep, więc może to sobie to wystarczy. Ale zobaczymy, bo w tą stronę też będzie można rozbudowywać przecież mieścinę, nie? Nie tylko w tą. Także zobaczymy. O, już laborerzy się tu biegają, więc nie jest źle. Ogarnia się to wszystko ładnie. Dobrze. Aha, no i tak pomyślałem, przyda się jeszcze jedna farma. Myślę, że przyda się spokojnie jeszcze jedna farma. Jakbyśmy tak zrobili w jakiejś korelacji z tą
tymi budynkami, co? Tak, żeby ta droga mniej więcej szła prosta tu i tu jeszcze, żeby była droga między... O, coś tu. Gdzieś tak ją wrzucimy. Nie wiem, czy tak mniej więcej trafiłem. Do tego oczywiście dorobimy kolejne później... pola. Bo jednak zdecydowanie warto byłoby... Będziemy dodawać filda, chyba że... Nie, poczekamy aż wybudują. Tu kolejne 4 dorzucimy, żeby dołożyć całą zabawę, zwiększyć nam naszą produkcję. Dzięki temu będzie może na pewno mieć lepszą, więcej na sprzedaż. To widzicie, mam 14 potato. Dobra, dorzućmy tu jeszcze jednego człowieka. Wiem, że trochę nadginam, jeśli chodzi o ekonomię, ale na razie jedziemy na plusie, więc też nie przesadzamy, nie ma co tak oszczędzać. Ludzie też muszą poczuć, że kurde, coś z tego mają, że zachowują. Dobra, tutaj się wszystko ładnie 9 już sztuk robi. A widzę, że tych hejów faktycznie trzeba trochę więcej. Nie wiem, czy jeszcze tutaj nie dołożymy ze 2. Nie zaszkodzi, myślę. Tryk... Nie mel. No, jeszcze niestety nie można usuwać studni. Nie wiem czemu. To jest taki jakiś problematyczna rzecz, że inne rzeczy mogę usunąć, a studni... Usunąć się nie da, zresztą jakbyście chcieli, nawet placu budowy się nie da usunąć. Demolish, bardzo, can't demolish this building, not implemented yet. Nie można zniszczyć tego budynku, jeszcze to nie jest zaimplementowane w grze, no cóż. Dobra, to co, dajemy chłopakom full power, bo to już się robi luty. Także niech tu ludzie się robią, niech przychodzą. O, zabrakło już ziarna, ale widzicie, prawie całą zimę kręcili. To jest nie tak źle, następnym razem jak pobudujemy jeszcze kolejne pola tego ziarna będzie więcej, ale za to mąki mamy trochę w zapasie. Fiszków też. Wszędzie mąkę jest dostępna w sklepach. Nie edukacji, tylko chciałem tu na sklepik lub ten. Wszędzie mąka jest. Przynajmniej powinna być, tam gdzie jest wrzucona. Tu też mąka jest. Jest i wszędzie jest dostępna. Także widzicie, całkiem nieźle. O, mamy odwilż, nareszcie się ruszyło. Mamy odwieźć, czy ktoś tu pracuje? Nie, jeszcze tu nie pracują, ale dobra, jak skończą ten, to zacznę robić następne. Mamy też tych studni kilka do wybudowania, także jest tutaj Family Out of Money. Zobaczcie, w 2 pracujemy się nie dorobili. Ciekawe, mają tylko jedno dziecko. To też niedużo, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy będziemy mieli okazję, na pewno przydałoby się sprzedać trochę ziemnioli, bo mamy ich 19, ło. Tam ile my chcemy mieć? 20. No właśnie, to jest o tyle fajne, że będzie można dobrze to zhandlować. Ludziska znowu bez pieniędzy. Pewnie się skończyły, ale zobaczcie, już się zaczęły wróć. Troszkę wolniej, bo chcę popatrzeć na to. Co tu się dzieje? Aha, orzą pola, dobra. Orzą orka w pełni i bardzo ładnie. No to już marzec w sumie. Oni dopiero zaczęli. Tak się nie spieszą. Aha, bo to od marca się chyba zaczyna, nie? Dobrze, tutaj jest teraz odłogiem sobie leży ziemia i odpoczywa. Jest pastwisko dla naszych krówek. Tu ziemniaki. Okej. Okay. Tutaj odpoczywa, a tu słonecznik będzie. No i już trochę posiały, bo pługu nie mamy. Order plog. Aha, musimy 2 adult oksenu. Dobra, czy my mamy 2 adultów już? Takiego przynajmniej, żeby wzrok miał? Chyba nie. Nie, bo to musi być bull. Oks, aha nie, jest, już zrobiłem te oksy, tylko nie mamy, tylko jeszcze nie wydroślały. Dobra, to nam szybciej wydrośleją. Niech tak będzie. Będziemy mieli drugi pług, będzie trochę szybciej, bo tak to on tutaj powoli to się ogarnia, nie? Zobaczmy resztę, to czeka tak, czeka na wszędzie na ten pług. To jest odłogiem i to jest, ziemniaczki też czekają na pług, dobra. Coś tu się zaczyna? O, 10 łodu, to już nie łodu, to nie jest tak źle. Tutaj na listy wszystko jest, proszę bardzo. Tutaj już mamy postawione, tutaj też już mamy postawione. Że dobrze działają, dobrze działają, zobaczcie. Wszędzie już stoją elegancko w studnie, ludzie mają blisko. No i nasza ławeczka, najczęściej wybierana, najbliższa oczywiście. No park wyszedł nam strasznie gęsty, nie? No kurde, to jakieś aż nieludzkie te... Także to tak gęsto rośnie, tu się mogą dziwne rzeczy dziać, kurde, po zmroku. Strach tu wejść, taka dzicz, to w las nie jest taki gęsty. No ale dobra, zobaczymy jak to dalej będzie, w razie czego się, że tak powiem, usunie kilka. Można to chyba tak było robić jakoś, nie? Że się zaznaczało drzewko.
I to tak mi się wydaje, że tak było. Kiedyś można było, nie? Drzewo oznaczyć, zaznaczyć, czy to, które ja posieję, to już jest nieruszalne? A, jest. Remove, remove. Protect, a to są wszystkie protect. No dobra. Pozostawimy sobie na potem. Tutaj mają trochę do wycięcia. Niech tną, niech tną. W razie czego foresterów się przeniesie tutaj, naszych leśniczych, bo tu jest cała wyspa zarośnięta lasem, więc spokojnie może być. Przydałaby się też odrobinę Rich Tree, tak żeby uładnić to naszą... No, znowu zapomniałem shiftu przytrzymać. Uładnić tą naszą wioskę, miasteczko, żeby jednak było takie sympatyczniejsze dla mieszkańców, żeby im się przyjemniej tu mieszkało. Sobie zróbmy tu jakieś drzewka. Proszę bardzo, jakieś ławeczki też, bo ludzie faktycznie lubią ławeczki. Jak widzicie, są potrzebne w parku. Zawsze ktoś tam siedzi, sztuka bo sztuka, ale siedzi, nie? O, tu ławeczkę, tam ławeczkę. Wiemy, tu jeszcze ławeczkę możemy wcisnąć. O, tutaj tak jakoś tak nie bardzo, ale tu na przykład wciśniemy, o. Możemy tu przy samym rogu? Nie, tutaj to zbyt ruchliwe miejsce, ale po drugiej stronie musimy obrócić ławeczkę. O, też elegancko gdzieś powrzucamy, brawo. Tak, żeby przy drzewie. O, patrz, proszę bardzo, widzicie? 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 Zobaczcie. Chwila, moment, o, i już Tres Amigos siedzi sobie normalnie i bawi się, ale nie wiem czym. Serwując wioskę, tak? Kto idzie dzisiaj, tak? O, proszę bardzo, podziwiając, z pewnością podziwiając kobiet. Bardzo dobrze, wiosna idzie, to wiadomo o co chodzi. Co w głowach, zielono się robi. Dobra, niech tu wszystko robią, puszczamy czas znowu na maksa. Pani z pługiem, kobiety na traktory. Ruszyła twardo i dobrze, tam sieją, sieją, tak jest. Siejcie, siejcie. Tu już jest... Ja nie wiem co to jest, to tak by nic nie było, nie? Posieli nic, patrzcie. A to jest farma, no właśnie. A czemu tu nikt nie pracuje? Halo? Halo, halo? Na tym jeszcze nikt nie przyszedł, nawet nie mają zamiaru zasiać, to chyba, że to nie, no to jest potato teraz, tak? Ciekawe. Dobra, tutaj jeszcze sieją. Ostatni kawałek. Zobaczymy, czy się ktoś tu łaskawie pojawi. Dobra, siejcie, siejcie szybciej. Te słoneczniki. Dobra. Zasiane chyba. No właśnie, teraz ciekawe, czy tu ktoś się pojawi. Idą chyba. Jajcie. Nie, poszły sobie gdzieś do domu. Kurde, o co to biega? Dlaczego minik na polu numer 2? To jest pole numer 2? Zakładam, że tak, nie? Nie pracuje. Ani nie rośnie, ani nie... Słuchajcie, chyba nie mam ziemniaków, czy to trzeba mieć ziemniaki, żeby je posadzić? No, w magazynie jest tego full, no, jakby nie patrzeć. Dobra, dodajmy jeszcze jedną osobę. W magazynie mamy full. A czemu to nikt nie pracuje? Halo? Halo? No tutaj to ja rozumiem, nie? Ale tu, że nikt nie pracuje, chyba, że... czyżbym ja to zrobił... Pamiętam, to food. Unemployed, tatuś jest. No dobra. No tutaj mamy Maxa. Tu też mamy Maxa. Wszędzie mamy... Tutaj nie dam, bo nie będą mieli co robić. Tutaj na razie też, no nie będę płacić za darmo, niestety, moi drodzy. W Nelsach, no może... Ale w jeden wystarczył. Dobra, damy tu. Tutaj zawsze się przyda. Ale nie rozumiem, dlaczego to pole nie jest... Patrzcie, activate. Nikt tego nie... Can't assign during season. Dobra, ale deaktywować mogłem. To tak by faktycznie było nieaktywne. Nie wiem, co tu się podziało złego. Can't change crop during its season. No, ale to jest... O, to jest nic nie posiane. Jaki it season? To w ogóle nie rośnie. No dobra, niech i tak będzie. Nie będziemy się kłócić z tym. Dobra, tutaj sieją. To już...
kwiecień, idzie ludziska, tu siać trzeba, oni naczekają na ten, a to jest odłogiem leży, dobra. O, mamy farmę, jeszcze tylko troszkę strzechy. Strzecha, jak tam wygląda? Ła, nieźle jest, dobra. Jeden daje radę, o, jest, gotowe, dobra. No to jak jest gotowe? To na pewno menadżera i potrzebujemy ludzisków. Dobra, i co? I budujemy buildy tutaj, nie? Jakieś fajne. Too small. Nie, nie będzie too small. 35. Tam razy. Większych to chyba też nie ma sensu robić, bo oni tu średnio się ogarniają. Dobra, to gdzieś tu. 32 też może być. Dobra, ale co tu? No właśnie, czy zdążą w tym roku coś tu posiać? Osobiście wątpię. No ale dobra, mamy przynajmniej Blooming Skip, no nie ma wyjścia. Activate. A niech będą dwa z witem i dwa z ziemniakami. Więcej nie będziemy tu ładować. Myślę, że to wystarczy. Chyba, że byśmy potrzebowali konopi jeszcze. Czyli tam, gdzie ziemniaki, konopie mogą właśnie sobie bardzo, bardzo fajnie rosnąć, więc tak sobie to zrobimy, wiecie? Tak to wymyśliłem, że tam, gdzie... O, co one takie jakieś kopnięte? Nie są roztopadłe, nie? O, jest lepiej, dobra. Tu sobie wymyślimy tak, to będzie nie, to będzie potato. Potem ładujemy hempa. Potem odłogiem leży i activate, proszę bardzo. I dobra, i tutaj zrobimy to samo. Potato. Albo odwrotnie, tutaj hemp. Żebyśmy mieli jakieś różne zbiory. Potato i odłogiem. Dobra, activate, proszę bardzo. Dobra, mamy 4 pola przypisane do farmy. Są już ludzie, laborersów oczywiście nie ma, bo nie mamy aż tyle. Ale możemy gdzieś ich pewnie pozwalniać. A my nie zdomany, gdzie to jest jakiś laborer zbyt, że tak powiem, luźny. To są jacyś ludzie, patrzcie, już są. Czyli potrzebujemy... A, bo tu się buduje kolejny, a to jednak wyczyścili to, 11 drzewienek, no dobra, no drewienek, tak? Ten left, jeden left, to trzeba to chyba, o, jakoś tak przestawić, może to wpłynie na budowniczych, że ich pogonią, dobra, i zrobimy kolejne domostwo, ale może tak jak mówiłem, zróbmy tu więcej miejsca, taki skwerek tu im zmontujemy, to nawet... Niech to wyjście już będzie bliżej tutaj tego domu. O. Tam jakieś drzewka posadzimy, coś tam, jakiś sklepik może walniemy w późniejszym czasie. Dobrze, to jest ok. I teraz tak, no przydałyby się jeszcze ociupinkę hej, tylko nie wiem, czy tyle tych ludzi ogarnie. Chyba ogarną, nie? A to może lepiej tutaj, bo mają chyba bliżej tą stronę niż tu. Wydaje mi się, że podobne negocjacje, ale tu byśmy mogli coś postawić w razie czego. Dobra. Na tym spadzistym terenie to nic się nie da ustawić, tylko stogi z sianem. Więc sobie to sianko tu zaimplementujemy ładnie. Dobra. Sianko już się siani. O, może to coś ciśniemy jeszcze, się zmieści. Też jakaś trawka tu rośnie. Ej, sianko. No i nie będzie tego dużo, ale zawsze coś tutaj ustawią, nie? Co odłogiem ma leżeć ziemia, niech się coś przynajmniej dzieje. Dobra, moi drodzy, no to co? Znowu kopniemy ich szybciej, to może coś, patrzcie, sieje. W kwietniu, jeszcze coś może urośnie. Nie dużo, ale zawsze coś urośnie, nie? Bo tych, no właśnie, idą dopiero do pracy. No dobra, to naprzód, moi drodzy, naprzód. Father unemployed, znowu father unemployed, father, co ty robisz? Dobra, weźmy tu na maksa wszystkich tych ludzisków. Okej. Boatyard jest na razie niepotrzebny. Jak my wyglądamy z kasą? Pewnie już w plecy? Nie, jeszcze na plusie. Dobra, to co? Szukamy kogoś, komu można sprzedać 20, co ja robię? 20 kasiory, nie? Czy to był tu? Chcieli ziemniaki? Czy tu chcieli ziemniaki? Czy może tu? Poczekamy. Oni podejrzewam zaraz tutaj przyślą kogoś. Będziemy wtedy widzieli,
Jak to zadziałać? A najgorsze jest to, że to w tym roku nic się nie udało. Nie rozumiem, dlaczego tak dziwnie poszło. Najważniejsze, że Sunflower rośnie. Jest okej, okay, dobra, ten jest 7 trees left. Dobra. Tu się już buduje powoli. Tutaj posiane, no to coś urośnie. A w ogóle to trochę bez sensu to zrobiłem. Bo to na jednym miało być, tylko że już teraz nie zmienię tego, nie? No, już w tym roku nie, bo to miało być odłogiem leżało. No to będzie dwa leżało odłogiem, trudno. To w tym roku pewnie nie dadzą rady. Zróbmy to inaczej. Aha, nic nie mogę zmienić, jak już się zaczął sezon. Dobra, no nie, to nie. Trzeba pamiętać, żeby na jednym zrobić taki trochę na chama przyrost jeszcze raz. Wheat zżera, a będzie słabo, ale coś tam urośnie chyba. I dopiero potem luz. Dobra. Pominie, że mam to food znowu. A teraz we dwójkę pracujecie. Sorry, winę tu, ale kurde. Kasiora musi iść. Zarobki u nas nie są takie złe. No, już trochę tracimy. Jednak dużo ludzi poszło do pracy. No, ale będziemy mieli potem też przychody z tego, więc tak czy siak i tak się to opłaci. Jakby na to nie patrzeć. Out of money. Prawie wszyscy są out of money, tak? W czerwcu. Niemożliwe. Kurde, no dwie osoby pracują i to normalny ich tych zarobka i co? Nikt kasy nie ma w tym mieście. Proszę bardzo, zobaczcie, nie? Dziwne to. Tutaj też dwójka pracuje i na minus coś. Nie wiem, co oni tam robią, kurde, z tą kasą. Nie wiem, co oni robią z tą kasiorą. Dobra. Family out of money. Która znowu? No tutaj mamy na plusie, żarcia mają, dobra, jakoś sobie poradzą. No to out of money to tak też mogłoby to troszkę przeliczać, żeby dać bardziej pokazywać out of food, albo jak już faktycznie ten brak pieniędzy jest. O kurde, nie zauważyłem. A nie, to nowa drużynka przyjechała, nowa rodzinka, dobra, okej. Okay. Do 22, zobaczcie, wszędzie ładnie. Tu już prawie posiane w czerwcu. Trudno powiedzieć, coś rośnie, no ale zobaczymy. Konopie może tak, ziemniaki może też trochę. Zawsze coś zbiorą. Najbardziej mnie ciekawi, dlaczego to się nie udało tak powinno, no ale dobra, nie będę wnikał. No i trzeba zobaczyć, czy tutaj te oksy już dorosły. Oaks, 1 year, to już by pasowało, nie? Ale drugi 9 miesięcy, mało. Poczekajmy, aż będą oboje powyżej 1 roku i spróbujemy zamówić, no właśnie, nie 2 adulty, a jeszcze nie mamy 2 adultów. Tutaj ładnie się hejek zbiera, tanko ładnie się rośnie. O, już 12 mamy, ło kurde, no dobra. Już 12 mamy. Mamy 12. 12 zwierzątko, znaczy, boże, 12 krówek. W tym kilka byczków. No i dobra, family out of money, family out of money. A jest też ciekawe, nie? Ci bezrobotni i mają, ci kurde pracują i nie mają. A ci jakoś mają. Też ciekawe. O, no tutaj to już w ogóle 70, ale to nie wiem, czy to jest Kirillo. Do wzięko, czy to nie jest szefunio cały? Nie, no to proszę bardzo. Gdzie można zarobić, proszę bardzo? 90? No, ten to ma, dobra, no ten to ma, no okej. Okay. No ale tutaj 21, czyli można, tylko nie wiem, dlaczego tam ci nie zarabiam. Coś mam za daleko do wypłaty? No, ci na minus znowu jadą. A przecież oboje pracują. Dziwna ta ekonomia tutaj, czasami. Dobra, to wszystko niby rośnie. Jakoś zawsze rośnie. Ale ładnie, prosta droga wyszła, nie? Dobra, jak my tu mamy? Mamy, ten workshop, o tym w ogóle zapomnieliśmy. Co my byśmy tu składowali? Wróć, bo do 4 chyba rzeczy można składować, tak? Czyli co? Okej, to średnio. Firewood myślę, że przyda się. Kemp też, bo tego sporo robią.
Nailsy też. Może touch. Albo samo wood. Myślę, że też wood tutaj. Nie, wood nie. Wood to wolę, żeby jednak znosili tutaj. Jeżeli jest taka możliwość, to wrzućmy tu, nie wiem. A, z shiftem teraz podobno daje 10. Ha! No, teraz od razu lepiej. Od razu lepiej. Nie wiem, czy to będzie wood potrzebny. Zobaczymy. To jeszcze w takim wypadku, jak mamy firewood, hemp, naile, to weźmy touch. O, i zrobimy tak. Tu po 10 sztuk wszystkiego niech leży sobie. Też firewoodu to pewnie dużo więcej. No właśnie, firewoodu to tak setkę, byśmy nie mieli, że tak powiem, żadnych problemów zimą. Myślę, że nawet i 200. Wydaje nikomu się nie stanie. Jak się mieści, to bierzemy. Dobra. Kępa, dobra, zróbmy z 50. Nie wiem, czy tyle się to uciła. To będą mieli blisko, bo chyba stąd mogą zabierać, nie? Take from our warehouses. Zobaczymy zresztą. Nailsy to też... O, nailsów to sporo, bo one tam w ilościach są takich dużych. No, są niedziwne, nie? Zróbmy z 500 sztuk. Ach, za dużo. Tacza, zróbmy stówkę. Myślę, że starczy. No i co? I raz... A tutaj to chyba facetów sobieśmy wybrali, nie? Do workshopu. Higher options. Higher men tylko. Proszę bardzo. Krótka piłka. Pani tu niestety do widzenia. Tylko facetów bierzemy. Zobaczymy, czy... Wszyscy nasi mężczyźni mają jakąś robotę, właśnie jak to w ogóle sprawdzić, nie? Smithy Training Post, bo tak klikając też mogę, ale trochę bez sensu. Wygląda na to, że chyba mają. Musimy kobiety jednak też włączyć. Dobra, niech będzie. Niech będzie, bo faceci będą potrzebni w innym miejscu. O, już mamy pierwsze zbiory, dobra. Pszeniczka się zbiera, tutaj też, całkiem nieźle. Ludzisków mało, no ale to wiadomo, samo życie. Hejka mamy jeszcze trochę. Bardzo fajnie. O, znowu została ta strzałka taka, która coś tam pokazuje, ale nie do końca wiem co. Jeszcze takie są, widzicie, z wieku dziecięcego problemy. No i wiatraki już tu dają czadu. Mąka już się kręci, już się wyrabia i bardzo ładnie. Niech sobie ten wheat tu znoszą. W granary milk, czy my mamy wheat? O, niech też wheat zbierają. Sunflower też nie zbierają. Wszystko nie zbierają. Ciekawe, że tu nie ma, dajmy na maksa, ograniczeń. No i co? To trzeba będzie wysłać kogoś na handel, bo na pewno już jesteśmy na minusie. Ło, i to grubo na minusie. Dobra. Mamy wood. A jeszcze sunfloweru nie ma. Potato nie ma. Dobra, to może damy... a nie mogę sprzedawać oleju? A co się stało? Zobaczcie, nie mam opcji sunflower oila. Chyba do tej pory była możliwość. Chyba, że po prostu jak w ogóle go nie mam, to nie mogę nim handlować? Może to tak działa, co? No dobra, ciekawe, powiem wam, to jest bardzo ciekawe. Tu nie mam oleju, no ale jak nie mam, to nie mam. Wydawało mi się, że do tej pory można było olejem handlować, ale mogę się mylić, nie? Nie pamiętam dokładnie. Miliam to w many. O, tu mamy flow. Zobaczymy, czy flow będzie ktoś chciał mąkę od nas. Bo mamy jej aż nie tyle, ale i tu mamy już sporo. No mąka się robi, tylko że wiecie co? Zróbmy tak. Aż tyle workersów w tym warehouse tu nie będzie potrzebnych. To ja bym wolał na przykład tego pana przydać tu. Niech oni robią szybciej mąkę. No właśnie, niech szybciej mąkę robią. To wystarczy jedno, trzy osoby też. Ogarnią ten tekstylia, no dobra, niech tutaj robią ile wlezie. Myślę, że to się przyda. Hempa jakiegoś mamy gdzieś? Nie, hempa jeszcze nie ma, dopiero tu muszą nazbierać. No i dobra.
Niech zbierają, ale nie jest tak źle. Tutaj zbierają słonecznik, nie? Tutaj będzie też słonecznik. W tym roku coś hemp rośnie. Średnio. Oj, bardzo średnio. Tutaj chyba growth, ale growth jest tak minimalny, no ale coś tam może wyrośnie. Cholewa wie, coś może wyrośnie, może coś pozbierają. Ziemniaków raczej nam nie zabraknie, mimo że growth był słaby w tym roku, no bo za późno oczywiście wszystko ogarnęli. Prioritize gathering, tak, to jest zdecydowanie to. Niech teraz szybko, ładnie wszystko zbierają. Zobaczymy. O, jest messenger, proszę bardzo. Hem, no właśnie, sunflower oil. A dlaczego ja nie mogę tego spylić? Dlaczego ja nie mogę tego spylić? Cement, no tak, tylko że ani tego chyba jeszcze nie mam. Moment, pauzujemy. Jak to wygląda? Mamy już sunflower? Mamy, ale dopiero powolusiu idzie, także chwilę to potrwa. Zanim go tutaj zbiorą, mam takie wrażenie, to mogę nie zdążyć. Ale wiecie co? Zawsze przecież możemy chociaż piątkę sprzedać. Deal. Niech cokolwiek się dzieje. Jadą, to może już będzie, nie? Nigdy nie wiadomo. Też chwilę trwa, zanim do nas dojadą. No zbierać mi to. Tak jest. Jak najszybciej. Jak najszybciej, gdzie oni tu znoszą sunflower, sunflower oil. No tu jest, dobra, ale sunfloweru to jeszcze nie mamy zbyt dużo. Fiu. Bo tutaj bym chciał, żeby było. Nie ma aż tyle, ile bym chciał, no trudno. Damy jakoś radę. Dobra, najważniejsze teraz tak, jeśli chodzi o ludzi, chyba robota jest dla nich wystarczająca. Nie wiem, czy rybek nie potrzeba więcej. Wygląda, bo tutaj nie widzę, żebyśmy jakiegoś fisza w ogóle mieli. Nie, 23 rybki są, czyli są ryby. To jednak nie trzeba, bo można by więcej robić, tylko po co? Nikt tego nie kupuje, to jest problem. Przynajmniej dla mnie. Bo familiam to smany. Znowu ci tutaj coś słabo zarabiają. Dziwnie, nie? Dziwnie im nie idzie. Tutaj mamy naprawdę nieźle. I tu chłopaki będą nejsy to tłuc ile wlezie, jest 1000. No to jeszcze nikt nie zabrał z tego, a też się troszkę normalnie... Może take from our warehouses będzie, bo nie wiem czy to nie powoduje właśnie, że będą stąd zabierać. To było niegłupie nawet, nie? Żeby nie leżało, tylko niech leży w jednym miejscu. Zobaczymy. Patrz, na pewno ma full roboty teraz, bo mu tu widzę w miarę odbierają. Też 20 prawie gotowe. No tak, tutaj mąka idzie na całego teraz. Dobrze, dobrze, niech się wszystko mieli. Niech się mieli. Wheat 12 coś. Mąka już się zbiera. Sunflower 1.1. Sunflower oil już się pojawia. Czy teraz mogę tu sunflower oil dodać? Aha, jest. No dobra, ale to wiecie co? To zostawmy ten oil, jak już będziemy mieli zebrany sunflower, bo na razie tu jest niezebrane. Sowing season is over. Jeżeli sowing season is over, ktoś, no właśnie, zbiera jeszcze to, zbierają. Tylko to tak chwilami, widzicie, no nie jest tak od razu, nie? Ile tam zawiozłeś tego? Pewnie kawałek tylko. 3,9. No ale dobre i to, zawsze jakaś kasiora będzie. Niedużo, ale zawsze. Dobra, teraz tak, co my tu mamy? No to potato by nam się opłacało sprzedać. Kto by tu od nas chciał ziemniaczki? I na pewno nie chcą, nie? To co, wyślemy tu kogoś? Ile tu? 30. Jedź, gościu. Za 30, jedź. Jedź, chłopie, bo może ziemniaki dobrze sprzedamy. No i żelaza też potrzebujemy troszkę. Nie dużo ze 4 z 5 sztuk, ale zawsze potrzebujemy, nie? Właśnie, tu byśmy mogli mieć iron. Many, bo tak to... Ale już chyba tego hempa na razie zrezygnuję. Dodam iron. Nie mam ironu, no to niech będzie hemp. O, też już nie mam. Czyli on tylko... To też jest taki problem, widzicie, jest dobra. Jest taki problem, że... Demon's potato, dobra, 20. Ha! 15, 17, 19, 20. Ale deala strzeliliśmy, no niech jedzą.
Niech lecą, mamy te potato, więc będziemy handlować ziemniakami. To jest chyba problem też, widzę w tym, że nie można ustawić sprzedaży czegoś, czego nie mamy akurat w tym momencie na składzie. To jest trochę wkurzające. Bo wydaje mi się, że to tak nie powinno być do końca. No halo, nie? No przecież wiadomo, że to dopiero rośnie, ale w sklepie można już tam coś ustawić, że jak się pojawi, to chłopaki, bierzcie i sprzedajcie. No kurczę. Trochę to nie halo. Dobra. Noszą, znoszą sunflower. Zobaczcie ile. Najgorsze jest to, że właśnie nikt tego nie odnosi stąd. Tu na polu już prawie wszystko zebrali. Bo to już listopad, zaraz będzie zima. Tutaj, ło, heja, to mamy tyle, że hej, hej. I hej, i jeszcze dwa heje. Także myślę, że spokojnie nam starczy. Pewnie za dużo tego zrobiłem. W takim wypadku, dobra, ale może już będą... O, mamy dwa oaksy, już wyrośnięte, więc będzie można, proszę. Stoją, jeden... Oaksik, drugi oaksik. Gości bierze się i tłucze nam... i następne półki. Dobrze, bo będą tak jechać. Szkoda, że nie można zamówić więcej niż jeden. I to mnie wkurza, bo widzicie, to strasznie wolno to, te zasiewy, to oranie i zasiew to wolno trwa. Więc myślę, że przydałoby się możliwość więcej niż jeden pług na farmę. Takie moje zdanie. Chyba, że faktycznie farma ma mieć tylko jedno pole. No ale to trochę bez sensu. Góra dwa, tak? To wtedy... Tyle ludzi by tylko takie dwa pola obganiało. No i wtedy może by się wyrobili z czasem. No zobaczymy, bo może taki właśnie zamysł twórcy. Bo my tu przeginamy na przykład, nie? Że daliśmy im cztery pola, jakieś takie w miarę duże i się ledwo mogą obrobić dzieciaki. Ale sezonowo jest opcja zatrudnienia laboresów, więc teoretycznie dałoby radę mieć więcej niż jeden pług. No nie wiem, tak jest moje zdanie, że warto by było, proszę bardzo, potato 10, jak to wyglądamy z kasą teraz, halo, halo, ekonomia. No więc 18, tak, sprzedamy drugie 10, to wyjdziemy na pewno na plusik, tu się pewnie ładują potataki. Oczywiście, no właśnie, potataki się ładują. No i już powoli na plusek lecimy, dobra. Jak nam się załaduje cała dycha, to ładnie wyjdziemy. My to byśmy mieli jeszcze do sprzedaży. No, łuda nikt nie chce za bardzo. Ten sunflower mamy na razie 5. Tutaj jest... dwa coś. Tu sunfloweru 6. Teoretycznie dałoby radę, nie? Ten tu robi ten olej, ile wlezie. Weź tu was dwóch, bo to powoli się robi. Tylko 5 maksymalnie może być, więc... tutaj lepiej się przyda. Tutaj na razie... No właśnie, tu by wystarczyła chyba dwie osoby, nie ma sensu więcej trzymać. To mnie wkurza, że tyle tego jest i się nic z tym nie robi, nie? Dobra, dowalimy tu jeszcze jednego. Niech nam chodzi i zbiera lepiej. Tutaj to my chyba mamy, nie? No, chociaż tak powiedziałem, że mamy, a tu 6 coś. A tu jest 12. Także tak na styk bym powiedział w tym roku. Aha, no bo nam się w tym roku ziemniaczki nie udały, nie? No, tu potem to dopiero znoszą, a to jeszcze nie tak źle. To będą mieli, Oczywiście też prioritize gathering. To jednak jest zbieractwo, jest najważniejsze na razie. Mąka się robi. To nam się wheat skończył? Nie, no właśnie, wheat to my to mamy. No jeszcze dużo, sunflower, mączka też, idzie ładnie. Nie, nieźle, moi drodzy. O, jest. Messenger, a znowu chcemy pod... Aha, chcemy od niego iron, ale sztuk 4. Deal. Tej to, ile my mamy tam? Dobra, sprzedajmy dychę jak mamy. Nie wiem, czy mamy. No nie mamy jeszcze, ale koło dychy dozbierają pewnie. Zastanawiam się, czy jakbym im podniósł... No właśnie, jakbym im podniósł tutaj wage'a. Czy by to lepiej zasuwali, czy by nie zasuwali? Bo to też jest pytanie, czy to ma wpływ na ich wydolność pracową, że tak powiem. Wydajność pracy. O, mamy pług tu, dobra. Teraz co, będziemy czekali
Na kolejne dwa, no na razie ile, za ile byśmy mieli byczków, mamy jakieś byczkusie, trochę chyba też trzeba, mamy trzy, więc te dwa byśmy na oksa mogli przerobić, niech dorosną na wiosnę, to będziemy mieli następny pług, a tego już zostawimy jako rozpłodowego, niech nam to pomaga. Aha. Znowu, dwoje zarabiaj, to w Taylor Workshop post, Taylor Trading poście. No. Przeginają. Dobra, dobra. Teraz tak, zobaczmy, co my tu mamy na handel. Aha, tutaj po tej to cały czas idzie. O, i Sunflowera będziemy mogli w końcu pchnąć. Sunflowera pewnie będzie chciał, będą chcieli tu, stąd, nie? Merefa chciała. Uj, 90? Nie, poczekam, aż sami przyjadą. Poczekamy, aż sami przyjadą, bo to za drogo, to byśmy utopili całe zyski w tym. Tyle Sunflowera chyba nie mamy. No nie, bo tutaj mamy Sunflower Oil za to, już nam cały Sunflower znikł. 59, tutaj też już wszystko poszło. Widzicie, całkiem... Całkiem, tak marudziłem, a jednak udało mi się wszystko roznieść tam, gdzie trzeba, nie? I co, mamy 9 Sunflower. No dobra, to będziemy... Do 9 trzymali, tu Sunflower, tu Hemp, tutaj Wheat, tutaj Hemp. To my tu mamy Hemp, nic, nic i Potato, tutaj Potatki, Hempy, Wheat i nic. Dobra, to jeszcze Ziemia da radę. Tu sobie da radę Ziemia. No i co by było teraz? Kurde, no a popatrzeć, mamy full ludzi, roboty trochę mamy. Problem z robotą? Nie. No, Open Vacancies to jest, to możemy sobie jeszcze jakiś housing jeden postawić. Zawsze to... A czemu tak? No, gdzie? Już muszą mieć wejście. Dobra, chodź tutaj, chłopie, i weź tak się ogarnij trochę, o. Dobra. I co, moi drodzy? Może tym akcentem przed kolejną wiosną, tym razem roku pańskiego 1726, zakończymy ten odcinek. Jak na razie poszło całkiem nieźle. Ile tam wyszło w ekonomii? No, minus 6, ale to nie było tak tragicznie, bo w tym roku jakoś mało sprzedaliśmy. Tamtym, znaczy nie, to previous, to tamten 53, bo teraz to już jest February. No właśnie, zobaczcie, całkiem nieźle, 53 na plusie, mimo że sprzedaże były słabe. Salary, zobaczcie, poszły ostro. Znaczy nie wiem, czy ostro, kurczę, szkoda, że to nie pokazuje jeszcze jednego roku, bo nie wiemy dokładnie, ile tak w porównaniu, żeby było dobre. No, housing rent, import, aha, bo kupiliśmy trochę żelaza. No i okej, eksport 289, całkiem nieźle poszło. No i dobra, to co? To z taką nadzieją i dobrym pomyślunkiem na następny rok. Zobaczmy, jak to będzie się działo. Patrz, trochę chyba nam pomógł. Nie wiem tylko jeszcze, czy faktycznie aż takie jest teraz ważne przy tej ilości ludzi, kto gdzie pracuje, bo jak na razie właśnie open vacancies 8 dla mężczyzn, 3 dla kobiet. Także jakoś tu się wyrówna, ale to można w razie czego faktycznie teraz tym sobie sterować. Czyli jak chcemy tylko zwiększyć zatrudnienie kobiet, to zatrudniamy gdzieś tylko kobiety, jak facetów, to tylko facetów i tak dalej, i tak dalej. No, daje radę. Daje to faktycznie radę. No okej. Okay. No dobrze, moi drodzy, to co? Zbliżmy sobie to, zobaczmy na ryneczku, co się dzieje i tym miłym obrazkiem kończymy dzisiejszy odcinek. Hej, hej, moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Hej, hej.